Na Łotwie wygraliśmy 1-0, ale te humory były znacznie inne niż po dzisiejszym spotkaniu, bo dzisiejsze spotkanie ułożyło się idealnie. Szybko objęliśmy prowadzenie, wysokie zwycięstwo, no i chyba też trener jest dużo bardziej zadowolony. Zaczęło się obiecująco, szybko strzeliśmy bramkę, ale niestety później stwarzaliśmy sobie sytuację i łatwo je marnowaliśmy, nie potrafiliśmy strzelić drugiej bramki i w pewnym momencie też przeciwnik miał dobre momenty, kontry mogły się zakończyć strzeleniem bramki, byłoby bardzo nerwowo, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy taka jedna kontra groźna została wyprowadzona. W przerwie meczu musieliśmy wszystko naprostować na nowo, powiedzieć sobie, co jest dla nas priorytetem w rozgrywaniu piłki, jakich błędów nie możemy popełniać, bo napędzaliśmy drużynę Łotwy, dawaliśmy im tlen, stwarzając sobie sytuację, ich nie wykorzystując. Druga połowa była bezpieczniejsza, jeśli chodzi o granie w linii obrony i linii pomocy. Też dobre zmiany, które udało nam się przeprowadzić, wykorzystać świeższych zawodników, ożywiły grę. Mati wszedł, Bogusz praktycznie miał udział przy trzech bramkach.
rozgrywkach, co nas bardzo, bardzo cieszy. Cieszy nas zwycięstwo, cieszy nas wysokie zwycięstwo, że w końcówce nie musieliśmy drżeć o wynik, mogliśmy dokonać kolejnych zmian, łącznie 5 zawodników weszło z ławki, bo w przerwie też doszło do jednej zmiany Pawła Tomczyka za Patryka Klimale. Przed nami kolejne mecze, na pewno się do nich dobrze przygotujemy. Mecz z Rosją, mecz z Serbią będą bardzo, bardzo ważne, ale najważniejsze, że udało nam się dobrze rozpocząć eliminację od meczu wyjazdowego, który wygraliśmy i tutaj w pięknej atmosferze na stadionie w Białymstoku również się udało wygrać. Trenerze, ten zespół budowany jest od nowa, ale trudno było sobie wyobrazić lepszy początek, bo 2 mecze, 6 punktów, 5 goli strzelonych, 0 straconych. Idealny początek. Tak można powiedzieć, ale też nie przeceniałbym aż tak bardzo tych goli strzelonych i niestraconych, bo jednak to nie Łotwa, nie Estonia będą biły się o awans. O awans się będzie biła na pewno Rosja, Serbia, Bułgaria i my. I myślę, że tam będzie bardzo trudno zdobywać bramki i tych bramek nie tracić. Ale oczywiście zrobimy wszystko, żebyśmy to my byli górą w tych spotkaniach. Mamy potencjał, mamy swoich zawodników. Oczywiście mamy gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze tych zawodników, którzy są dzisiaj w pierwszej reprezentacji. Zobaczymy, jak się za miesiąc potoczą powołania, kto będzie grał u nas, kto będzie grał w pierwszej reprezentacji. No, a to jeszcze jest czas, żeby o tym wszystkim zdecydować.